Witam was, widzowie, w nowym odcinku na CSGO Skinsie. Tak, tak, nowy odcinek, mamy 1500 zł do wydania. Trochę mało jak na te największe skrzynki, które dzisiaj chcieliśmy otwierać, więc chyba sobie to przełożymy po prostu na kolejny odcinek, tak mi się wydaje. No, chyba tak będzie. Dobra, na wstępie pamiętajcie o najlepszym kodzie na tej stronie, czyli kodzie Hardulo. Znowu nie umiem go napisać. Kod Hardulo daje wam 2,10 do, jak pierwszy raz użyjecie, czyli dostajecie 2 złote 10 groszy na start i 10% do depozytu, więc kurwa się opłaca po prostu. Opłacacie sobie blikiem, skinami, paysafe kartem, SMS-em, Apple Payem, wszystkim możecie sobie tu wpłacić. I dzisiaj, o właśnie, w końcu mi się uzbierały skiny, że możemy zrobić tego. Wymiankę. Tak, wymiankę robimy. Na co robimy wymianę? Czekajcie. Może tego złego sobie odejmę? Co ja bym chciał, widzowie? Albo dobra, dołóżmy sobie tego złego. Ja bym chciał tego Dissolved Space'a. I co teraz? Ja wypełniłem ostatnio już trade linkiem. Więc o, wysyłanie, fajnie. I co, i dostanę go na konto Steam, tak? Myślę przynajmniej. Wysyłają. Dobra, wysyłają. Zaraz zobaczymy, może kiedyś doślą. Steam. O, i dostałem elegancko emeczkę od najlepszej strony na świecie. Akceptujemy ją sobie. I zajebiście mamy emeczkę, więc no, wymiana działa. Bardzo fajnie, fajnie, spoko sprawa. Wracamy sobie na stronkę. Okej, okay. Wróciliśmy na stronę, więc no, emeczka została zgarnięta. Mamy ją na koncie i możemy lecieć z openingiem. Dobra, ta emeczka pewnie zostanie rozdana na jakimś streamku, tak mi się wydaje, dla was, więc to też spoko. Ale z czym lecimy? A może sobie polecimy... O, tego nie robiliśmy jeszcze, to są jakieś takie... A nie, no nie music case... A, albo raz co tworzymy music case, a może dropniemy ten Easy for Ends. Nie wiem, ile kosztuje ta piosenka. A, o, Easy for Ends. Easy for Ends, 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 Super Dance, dobra. Zajebiście. No, aha, bo Ends daje zwrota. Tak swoją drogą. Co, czekaj, ile kosztuje ta płyta, że ma tylko 0,15? 60 zł za płytę? Co jest na tej płycie? Serio, pierwszy raz widzę taką drogą płytę. Ja nie sądziłem, że te płyty aż tyle mogą... O, to jest bardzo częsta płyta. Tam często widuję. Ale drogie te płyty. Naprawdę, dobra. Idziemy dalej. I co teraz? USP i Glock. Otwieramy takie 3, 25 zł. Jazda. Jak tu mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy, mamy Glocka. Zajebiście, dobra. Ten Glock fajny. Fajniutki. Się przyda w naszej kolekcji. 29 zł. Spoko. Spoko. Co teraz? Lecimy dalej. Co tutaj mamy? USPK. Black Lotus. Taki ok. Dobra, jeszcze raz. O, jakby tylko gloszka. Łasiczkę. Dobra. Zaczęło nas rapić, więc zmieniamy skrzyneczkę. Jaka teraz? Teraz będą emeczki. Dobra, 3 emeczki. Jazda, 44 zł. Sprawdźmy to. Okej, tu fair. Dobra, nie najgorzej, jeszcze raz. Znowu tu fair i najterrory. Ale ten tu fair przynajmniej będzie w jakimś dobrym stanie, minimalware, no. Nadal nam to nie zwraca, więc jeszcze raz próba. I co tu mamy złego? Dajmy. Dobra, jeszcze raz, ostatni. I będziemy przychodzili do akaczowych chyba, bo tam jeszcze akaczowe były z tego, co kojarzę. Więc no. No nie daje dobrze. No trochę nas tutaj na minus ściąga. Nie będę ukrywał, że to nie jest fajne. Co my tu mamy? AWP case'a. Dobra, jednak zanim akacze, to jeszcze AWP-ki. 5 dyszek za 3. Spoko cena. Zobaczmy, czy nam się to zwróci. POF. Nie wiem, ile kosztuje POF. POF, znaczy POP AWP. Ona jest całkiem droga, ale no nie zwróciło. Więc jeszcze raz. Ten Warcod mógłby podrożyć, tak szczerze mówiąc, na tym rynku Steam. Nie wiem, czy on jest taki tani favor. Okej, favor dream, fajny. 72. O to chodzi. Dobrze, Puffy, favor dreamek. Ja mi się podoba. Jeszcze raz. Trochę profitu w końcu. Mortis, będzie Mortisik. Ale Mortis nam raczej tego chyba nie zwróci. No właśnie, bo on tani jest. Dostania AWP-a, kiedyś robiłem o tym film. 5 skinów najtańszych do AWP-y.
Exoskeleton? Co to jest ten? Exoskeleton. 1% na niego. Pierwszy raz widzę tą mamówę. Wygląda całkiem ładnie swoją drogą. Dobra, ostatni raz otwieramy i będziemy chyba zmieniali na Duality. Wolałem to Duality. Dobra, 4 dychy, tak nieźle, bo wyszliśmy na profit 6 zł. Ale no tak, dobra. Akaczyki. 3 akaczyki, 63 zł. Go. Point zary. Dobra, fajnie, fajnie, to już na profit będziemy. To czuję. No, essa, 17 zł profitu. Jeszcze raz, dawaj. Nightwish może? Nie, no kurczę, Slate. Znaczy ja lubię Slate'a, ale wiecie, Nightwish lepszy był. Nightwish to jest Nightwish. Okej, okay, dwa Slate'y, ale w słabym stanie. Dobra. Dodajemy. Lekko na minus, tam dyszkę tylko. I co teraz? Kartel. O, kartel jest chyba drogi, z tego co kojarzę, bo on podrożał. On podrożał jakby cały. No właśnie. Dobra. Zmieniamy case'a, zmieniamy case. Gloves case. Mogę tworzyć 3 te gloves case'y, no nie? Czy nie? Nie, mogę 2. Nie, mogę 3, pa. Dla was, widzę, 3 glove case'y, 1500 zł. Grubo, grubo. Totalnie nie znam się na cenach glovesów, nie wiem czy jest dobrze, czy jest źle. 1200. 200 w dupę. No tak średnio, nie wiem, sądziłem, że te będą trochę droższe, bo one wyglądają całkiem spoko. Te, w tej kojarzyłem, że są właśnie takie droższe też. Dobra. Te śmiesznie wyglądają. Nie wiem, jakieś zabawne są. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze raz 2 takie case'y. Moto? Moto? Czy to jest drogie? Bo wyglądam jak masło. Czy masło jest drogie? No. Oj, oj, dobra, 800 zostało. Chyba otworzymy właśnie Knife Cave, Saras i będziemy już po budżecie mieli. Co to będzie? Nie nawaja, no ten good byłby fajny, ale nie nawaja. Jeszcze raz. Tylko nie nawaje. Nawaje to jest najgorsze. Dobra, good. Blue Steel. To może nam zwrócić. On może być za. No właśnie tak myślałem. 4 dychy no tam niby, no nie? Good Stain? Stained? No on raczej tego nie zwróci. Good to. No właśnie. Dobra, stać nas jeszcze raz na otwarcie. Dobra, próbujemy, próbujemy. Celujemy coś lepszego. Kurczę, jakby tamtego, bo wstam, że ten Steel to jest lepszy. Dobra. Dobra, budżet się skończył, zostało nam 450 zł. Na co możemy wydać te 450? Dobra, twórzmy sobie może luksusowego case'a jednego. Może on nam tutaj coś da. One H500 kosztowały, czy 400? 400, dobra, 4 dychy na profit, spoko. Znaczy, trochę więcej niż 4 dychy, nieważne. Print stream. No, ja bym wolał tego case Hardeneda. Co? O! Zajebiście, widzieliście to zdziwienie, ja zapomniałem, że Finishing tyle kosztuje. Myślałem, że on był tańszy, dobra, 800. Wracamy jeszcze raz do Knife Cavesa. Musimy wydrobić jakąś lepszą kostę niż Good, no bo ja sobie nie daruję po prostu. No znowu Good, kurczę, no nie mogę. Weźcie te Goody stąd. Dobra, przynajmniej na zero, ale no. Coś lepszego niż Good. No one to, dobra, to już w ogóle chujnie. Shadow Dodgers są. One są no w ogóle tak tanie, że. Nie znowu good. Chociaż ten Knight albo ten Brightwater. Brightwater good był droższym goodem chyba. Dobra. A już nie mam kasy. No niestety, widzowie, niestety skończyło się. Dobra. No to mówię, ostatni Luxury Case i kończymy odcinek po prostu. Golden Coin. Nech, on nie idzie drogi. O, mówię tak ledwo. Dobra. Ja się będę z wami żegnał, pamiętajcie o używaniu kodu HARDULO na tej stronce zajebistej na CSGO skinsie, bo możecie zgarnąć 2,10 na start i 10% do depozytu. I pamiętajcie, żeby po prostu, żeby sobie wbić i zagrać. No, ja się z wami żegnam, siema.